dzisiejszym odcinku. Śmigłowiec SH-2G. Specjalista od najcięższej roboty w pełnym morzu. Nawet w najtrudniejszych warunkach wytrwale i skutecznie tropi okręty podwodne. Dni Przemysłu 2013. Ministerstwo Obrony Narodowej prezentuje zadania dla polskiej zbrojeniówki na najbliższe lata. Zaczynamy jednak od wizyty w Wesołej, gdzie z okazji świąt wielkanocnych w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zwierzchnik Sił Zbrojnych spotkał się z żołnierzami. Wielkanocne spotkanie prezydenta, ministra obrony narodowej i dowódców wszystkich rodzajów wojsk z żołnierzami odbyło się w tym roku w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki. Poprzez łącza satelitarne obecni byli również żołnierze przebywający na misji w Afganistanie. Serdecznie witam w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki na naszym dorocznym przedświątecznym spotkaniu. Święta Wielkiej Nocy to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie upamiętniające śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To czas pasyjny, okres wyciszenia i duchowej refleksji. To czas pokuty rozumiany jako powrót do Boga i Jego Słowa. Przez te święta wielkanocne Bóg wskazuje nam na życie, na Jego sens i na Jego autentyczność, wskazując nam razem za życie, służby i powołanie Jezusa Chrystusa. Kościół prawosławny co prawda w tym roku obchodzi święta wielkanocne 5 tygodni później, ale podkreślam zawsze, że istota zarówno Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia szczególnie i nade wszystko świąt wielkanocnych, zmartwychwstania Chrystusa jest ta sama. To istota pełna optymizmu, to istota, która wykracza poza wszelki nasz logiczny sposób pojmowania świąt i cudów. To wielki egzamin dla naszej wiary. Prosimy Boga o błogosławieństwo nas tu zebranych i potraw świątecznych, które zostały przygotowane na to spotkanie. Chcę życzyć jak najwięcej szczęścia. Chcę życzyć szczęścia i żołnierzom. Tego szczęścia żołnierskiego ze szczególnym uwzględnieniem naszych żołnierzy, którzy pełnią trudną i ryzykowną służbę w Afganistanie. Te największe ze świąt chrześcijańskich my żołnierze przeżywamy każdy na swój sposób. Tajemnicę mojej śmierci z martwychwstaniem Jezusa Chrystusa wspominamy w pełni refleksji i zadumy. W tym szczególnym czasie wspominamy również tych, którzy tu na afgańskiej ziemi zostawili to, co mieli najcenniejsze, swoje życie. Niech ich ofiara będzie ogromną wartością i siłą, pokazują wychowaniu lepszej i bezpiecznej przyszłości świata. Człowiek, który jest na 6 miesięcy postawiony sam sobie, w gronie kolegów, w mniejszej lub większej grupie, no generalnie myślę, że ma ten czas refleksji, że może wrócić zmieniony, może wrócić lepszy i to jest chyba w tym całym nieszczęściu żołnierskiego losu jakiś taki, no może płomyk nadziei, płomyk jakiegoś optymizmu, że ten czas 6 miesięcy nie jest czasem takim zupełnie straconym. Jest to wojna, jest to niesienie pokoju, jest to misja, o tym wszystkim wiemy, ale z punktu widzenia człowieka, chrześcijanina, rzeczywiście jego życie może wnieść coś nowego również dla tego otoczenia, w którym się pojawia. Liczymy, że święta zakończą już sezon zimowy i będziemy mogli rozpocząć na poligonach, placach ćwiczeń sezon wiosenno-letni, bardzo intensywny, szkolenia. Ukoronowaniem tego sezonu będą jesienne ćwiczenia Steadfast Jazz, natowskie, największe od lat, gdzie nasze wojsko będzie miało bardzo znaczący udział. Także zadań przez najbliższe miesiące nie zabraknie. Chciałbym życzyć wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska i sympatykom wojska, żeby te święta były spokojne i zdrowe, żeby był to moment właśnie do takiej rodzinnej zadumy, do refleksji, do spędzenia czasu wśród bliskich, no i do takiego nabrania sił, bo święta Wielkanocy to też są święta nadziei, święta wiosny, święta zmartwychwstania, więc liczę, że wszyscy naładujemy akumulatory w te kilka dni i z nową energią ruszymy do realizowania zadań. Święta wielkanocne gdzieś zawsze tak ładują optymizmem i radością każdego z nas ze względu na treści, które się
kryją za tym pięknym fragmentem związanym i z wiarą, i właśnie z naturą. I chcę życzyć tego, co jest najważniejsze, powodzenia dalszego, awansów, radości z powodu osiąganych nowych zdolności, no i tej zwykłej radości ludzkiej, przede wszystkim w rodzinie. Znajdujemy się w hangarze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Obok mnie śmigłowiec SH-2G Super Sea Sprite, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Jest to śmigłowiec wielozadaniowy, przede wszystkim przeznaczony do wykrywania, zwalczania okrętów nawodnych, okrętów podwodnych. Śmigłowiec SH-2G to wielofunkcyjny satelita fregaty. Jest jej oczami, uszami, ale również zbrojnym ramieniem. W Polsce te śmigłowce służą na dwóch fregatach – ORP Kościuszko i ORP Puławski. Śmigłowiec ten jest bardzo cenny dla okrętu, ponieważ może wykonywać zadania po starcie z fregaty na dużych odległościach. Wtedy okręt znajduje się w bezpiecznym miejscu poza rażeniem uzbrojenia. Współpracujemy z fregatą w zakresie przekazywania nam informacji odnośnie ostatniego kontaktu z okrętem podwodnym w celu śledzenia lub otrzymujemy za zadanie poszukiwanie w wyznaczonym rejonie okrętu podwodnego za pomocą naszych sensorów. Do wykrywania okrętów podwodnych nasz śmigłowiec wyposażony jest w boje radiohydroakustyczne i wykrywacz anomalii magnetycznych. Boje radiohydroakustyczne są to takie urządzenia jednorazowe, które wystrzeliwane są z wyrzutni zamontowanej w tym miejscu na śmigłowcu. Możemy zabrać do 15 sztuk takich radioboi. Boja radiohydroakustyczna zostaje zrzucona do wody. Dzięki spadochronowi miękko opada na powierzchnię. W boi osadzony jest specjalny mikrofon, który z ogromną precyzją wyłapuje szumy z toni wodnej. Informacje przekazywane są drogą radiową do śmigłowca, gdzie zobrazowane na ekranie komputera taktyczno-nawigacyjnego poddawane są analizie. Okręt podwodny nie może przemknąć niezauważony. Nawigator, otrzymując sygnał od takiej radioboi, jest w stanie określić namiar na dany kontakt podwodny oraz na podstawie takich dwóch namiarów z dwóch radioboi jesteśmy w stanie określić pozycję znajdowania się okrętu podwodnego, a poprzez dłuższe śledzenie tego kontaktu określić parametry ruchu celu. Kolejnym sensorem wykorzystywanym do wykrycia i śledzenia okrętów podwodnych jest wykrywacz anomalii magnetycznych. Jest to urządzenie podwieszone na prawym pylonie śmigłowca. Istota wykrycia polega na pomiarze anomalii ziemskiego pola magnetycznego wywołanego obecnością przedmiotu ferromagnetycznego. Nas najbardziej interesuje oczywiście okręt podwodny. Wykrywacz jest holowany w powietrzu na wzmocnionym kablu. To niezwykle czułe urządzenie wykrywa anomalie w polu magnetycznym wywołane przez wielką metalową bryłę, jaką jest okręt podwodny. Zebrane w ten sposób dane trafiają do komputera na pokładzie śmigłowca. Jest to urządzenie bardzo precyzyjne i bardzo czułe, dlatego w większości wykorzystywane jest do potwierdzenia kontaktu z okrętem podwodnym przed wykonaniem ataku torpedowego. Jeżeli jest wypracowana decyzja odnośnie zwalczania tego kontaktu, w miejscu tego zbiornika dodatkowego montowana jest torpeda MU-90 Impact, torpeda służąca do zwalczania okrętów podwodnych. Pod kabiną pilotów zamontowany jest radar taktyczno-nawigacyjny obserwacji okrężnej, którego wykorzystujemy w szczególności do budowania sytuacji nawodnej, przekazywaniu kontaktów na fregatę, jak również podczas lądowań na okręcie jest niezastąpiony, a wręcz niezbędny. Zasięg tego radaru wynosi 72 mile morskie. Oprócz całej gamy zadań, które wykonujemy na rzecz okrętu, najtrudniejszym elementem jest na pewno lądowanie na fregacie, gdzie mamy bardzo ograniczone miejsce startów i lądowań.
Jest to płaszczyzna o wielkości 15 na 11 metrów, gdzie wirnik nośny ma średnicę około 13 metrów i nie możemy sobie pozwolić na nawet najmniejszy błąd, gdyż z przodu ograniczają nas hangary. Do tego dochodzą jeszcze pochyły i przechyły okrętu, no i oczywiście prędkość okrętu i pogoda, jaka nas może spotkać. Pierwszy lot i lądowanie na fregacie pamiętam bardzo dobrze, ponieważ zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Lądowaniu wydawało mi się, że cały czas jesteśmy w ruchu. W żadnym lądowaniu nie mogłem tego doświadczyć. Jest to zupełnie inne lądowanie niż można sobie nawet wyobrazić. Jest to bardzo przyjemny śmigłowiec dla pilota. Chyba najlepszy, na jakich dotychczas latałem. Posiada dwa silniki o bardzo dużej mocy, takie same jak zastosowane są w śmigłowcach Apache. Na jednym silniku możemy uzyskać moc 1723 konie w 2,5-minutowej pracy, a przy pracy ciągłej ponad 1400 koni na jeden silnik. Śmigłowiec SH-2G to niezwykła maszyna. Zastosowano w niej wiele rozwiązań niespotykanych w innych śmigłowcach służących w polskiej armii. Wirnik kręci się w odwrotną stronę niż w pozostałych naszych śmigłowcach. Pilot siedzi nie po lewej, a po prawej stronie. Kąt natarcia łopaty może być zmieniany przez pilota, co umożliwia latanie nawet przy uszkodzonej instalacji hydraulicznej. Dzięki chowanemu podwoziu śmigłowiec zużywa mniej paliwa, osiąga większe szybkości i lata na dłuższym dystansie. Nie zawsze są warunki, żeby śmigłowiec mógł w danym momencie wylądować. Śmigłowiec SH-2G, który tutaj widzimy, ma możliwość tankowania w powietrzu. Śmigłowiec odlatuje od okrętu, przechodzi w zawis i za pomocą tutaj oto tej wciągarki jest podnoszony wąż, który załoga okrętu, najczęściej technicy, muszą podać. Nie da się zgrać, żeby śmigłowiec i okręt stały w jednym miejscu, bo w takim wypadku śmigłowiec mógłby wylądować i nie byłoby potrzebowane to tankowanie. Chodzi o takie warunki sztormowe. Okręt i śmigłowiec chodzą w różnych kierunkach. Trwa to około 25-30 minut, no, do momentu, aż śmigłowiec zostanie zatankowany do samego końca. Latając na tym śmigłowcu, moją największą przygodą był blisko 50-miesięczny rejs z okrętem ORP Pułaski. Byliśmy wówczas na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym. Wykonywaliśmy zadania rozpoznawcze, począwszy od kanału Sueckiego po Cieśninę Gibraltarską. Wykonałem wtedy chyba najwięcej w swoim życiu startów i lądowań na pokładzie okrętu, zarówno w dzień, jak i w nocy, nalatując blisko 150 godzin na każdego pilota. Lotnictwo pokładowe jest nowością w lotnictwie polskim, ponieważ 10 lat temu rozpoczęliśmy współpracę z okrętami. Zostaliśmy przeszkoleni przez obsługę amerykańską i tak zaczęła się właśnie ta przygoda. To taki inny śmigłowiec, no właściwie nie ma go, nie ma w Polsce takich, tylko cztery. To już był prestiż. Amerykański śmigłowiec, wszystko inne, jakieś możliwości współpracy z fregatą. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie, pływać, nie pływać. Z czasem wszystko się tak ładnie poukładało i nie wiem, już nie widzę pracy na innym śmigłowcu. Od samego początku byłem z nim zafascynowany, a teraz to już chyba zakochany. Przed wojskiem i przemysłem zbrojeniowym lata wspólnego wysiłku nad modernizacją wyposażenia polskiej armii. Ogromne też są przeznaczone na ten cel pieniądze. By usprawnić współpracę, Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało konferencję Dni Przemysłu 2013. Serdecznie witam na tegorocznej konferencji Dni Przemysłu. Jestem zaszczycony, że tak licznie przyjęli Państwo na nasze zaproszenie. Głównym celem tej konferencji jest zapoznanie polskiego przemysłu broniowego z intencjami Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie, po pierwsze, programów modernizacyjnych oraz w zakresie zmiany procedur nabywania sprzętu dla polskich sił zbrojnych.
Szef Sztabu Generalnego, generał Mieczysław Cieniuch, przedstawił najważniejsze kierunki modernizacji oraz wymienił przetargi, jakie wojsko zamierza ogłosić w najbliższych latach. Bez sprawnych i dobrze wyposażonych sił zbrojnych trudno wyobrazić sobie bezpieczne funkcjonowanie państwa. Proszę, abyście Państwo pamiętali, że naszą wspólną troską powinno być dążenie do wyposażenia sił zbrojnych w jak największą ilość uzbrojenia i sprzętu wojskowego opartego o polską myśl techniczną i produkowanego przez polskie podmioty gospodarcze. Nie należy jednak zapominać o tym, aby sprzęt ten reprezentował również najwyższe światowe technologie. Ten plan modernizacji, który dzisiaj mamy na najbliższe 10 lat, to są kwoty niebotyczne. To jest ponad 130 miliardów złotych, które mają być wydane na modernizację naszej armii. Więc oczywiście ja i moi ludzie tutaj podczas tego spotkania mamy pełne zeszyty notatek, co jeszcze musimy zrobić lepiej, bo armia jest najważniejsza. Najważniejsze wyzwanie przed polskim przemysłem broniowym to wszystkim my chcemy najnowocześniejszy sprzęt z najwyższej półki oparty o najnowsze rozwiązania technologiczne. Przemysł słucha, słuchamy od roku czasu i wsłuchując się w to, korzysta z naszych doświadczeń, naszej współpracy wojskowej z naszymi partnerami zagranicznymi, wykorzystują nasze relacje, kontakty. Przekonany jestem, że ta współpraca, która w tej chwili się bardzo mocno krystalizuje, przyniesie niebawem owoce zarówno dla polskiej armii, jak i dla polskiej zbrojeniówki. Realizację postawionych celów ma umożliwić konsolidacja przemysłu zbrojeniowego. Dzięki połączonym siłom przedsiębiorstw możliwa będzie m.in. skuteczniejsza konkurencja, ale i współpraca z zagranicznymi koncernami oraz szybszy postęp w pracach badawczych. Nie ma dzisiaj między nami konfliktu, czy ma być konsolidacja równorzędna z rewitalizacją, czy nie. Rozważane są konsolidacje największych grup narodowych po to, aby łatwiej przetrwać i zapewnić bezpieczeństwo dla armii europejskiej. Wszyscy ministrowie, którzy dzisiaj się wypowiadali, jednym głosem mówili: chcemy polskiego silnego przemysłu obronnego, ale chcemy, żeby ten polski przemysł obronny był silny poprzez koncentrację. Spotkanie stało się okazją do podpisania umowy, dzięki której powstało konsorcjum zadaniowe do realizacji programu modernizacji systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej. Chcemy stworzyć silną grupę, taką jedenastkę, można powiedzieć piłkarską jedenastkę, która będzie naszą drużyną, która wspólnie z partnerami międzynarodowymi, bo niewątpliwie takich będziemy potrzebowali ze względu i na skalę, i na skomplikowanie technologiczne przedsięwzięcia, wspólnie będziemy reprezentacją Polski. Od października ubiegłego roku staramy się w jakiś sposób kreować politykę, która ma dać im wiedzę, czego armia oczekuje. I w tym kierunku zmierzamy, myślę, że to służy obu stronom, i zarówno przemysłowi, jak i nam.